O, hej. Czy sam fakt posiadania certyfikatu SSL przez Twój sklep internetowy, serwis, forum, bloga ma wpływ na ekspozycję domeny w wynikach organicznych w Google? Ja nazywam się Adrian Pakulski, Ty jesteś na kanale SEO agencji Paku Studio. Zaczynamy! Niezależnie od charakteru strony i zawartości faktu występowania na niej input boxów, certyfikat SSL już jest nie tyle mile widziany, co w zasadzie obowiązkowy w kontekście dobrych praktyk budowy stron internetowych, ale jeśli pytasz stricte o kontekst SEO, to jest, czy jeśli porównamy dwa serwisy o łudząco podobnych parametrach co do wielkości site, profilu linków, to sam fakt posiadania SSL-a nie będzie powodem, dla którego domena może pochwalić się szerszym zasięgiem w wynikach organicznych. To rzecz jasna jeszcze nie znaczy, że SSL nie jest czynnikiem rankingowym, ale też trudno w jednoznaczny sposób dostrzec tę korelację. Przeprowadzenie rzetelnych testów w wydzielonym środowisku też do prostych nie należy, bo wpięcie SSL w stronę, która nie miała do tej pory SSL-a, a tego SSL-a chce mieć, wiąże się z przekierowaniami 301, a co za tym idzie, moc nie zostanie przekazana 1:1. Z kolei nasze mikrotesty na kilkudziesięciu domenach nie potwierdziły, żeby zasięgi organiczne nowych domen bez SSL były słabsze od tych z SSL. Test był prowadzony na serwisach z unikalną treścią, które linkowaliśmy z tych samych lokalizacji. Nawet jeśli SSL jest bezpośrednim, a nie pośrednim czynnikiem rankingowym, o czym będę mówił dalej, to nadal jego waga jest na tyle niska, że trudno odczuwalna w szerszym kontekście. Pytanie, jakie padło w tytule tego materiału, w tytule tego wideo, jest po prostu źle zadane, źle sformułowane. Wiele osób wpisuje jednak do wyszukiwarki, czego odpowiedzią jest też mój materiał, który właśnie w tej chwili oglądasz, certyfikat SSL a pozycjonowanie, certyfikat SSL a SEO. Jakby w ten sposób zadane pytanie, to po prostu zły mindset. Jeśli spodziewasz się, że wpięcie SSL będzie powodem, dla którego miałbyś wyjść z penalizacji albo zrobić top 1 w 2 tygodnie, albo doszukujesz się w nim czynnika, który różni fakt, że twój konkurent ma 5 milionów fraz w top 10, a ty tylko 500, to SSL nie jest zbawczą technologią, jaką zbudujesz przewagę konkurencyjną w organiku w kontekście tych założeń. I teraz uwaga, to co powiedziałem, rzecz jasna, nie powinno usypiać twojej czujności. To jest, nie chciałbym, żeby ten materiał był wymówką. Ech, on tam mówi na kanale, że SSL nadal nie buduje pozycji, to nie ma się jeszcze czym martwić. To, że wpięcie SSL-a nie jest powodem, dla którego jakby z top 50 zrobisz top 1 w 2 tygodnie, to żadne usprawiedliwienie, żeby mieć takie zaniedbane, czyli mieć stronę internetową, która tego SSL-a nie ma. Powiadomienia o braku SSL w przeglądarce mogą i zwiększają współczynnik odrzuceń, obniżają konwersję, obniżają liczbę wypełnionych formularzy kontaktowych, to przede wszystkim obniżają też liczbę dopiętych rejestracji, a co za tym idzie, wpływają negatywnie na zdarzenia behawioralne. Można byłoby iść tym tropem dalej i uprawdopodobnić, że z kolei wysoki bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, to powód, dla którego algorytm może obniżyć po teście pozycję twojej strony w top 10. To nawet jeśli brak SSL-a nie jest bezpośrednim czynnikiem w krótkim terminie, to pośrednim w długim terminie już na pewno. Aha, i jeszcze dla uzupełnienia, bo pojawiają się pytania, czy darmowy SSL wobec tego w kontekście SEO wystarczy? Zapewniam, darmowy Let's Encrypt, dostępny u większości operatorów w Polsce, będzie w kontekście SEO w zupełności wystarczająco. Tymczasem dzięki za uwagę, mówił do Was Paku. Cześć!